edukacja, lubasz, oszustwa internetowe, aukcje, licytacje, sposoby postępowania sprawców, metody działań. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli zobrazuję prezentacją. Tak więc proszę, macie Państwo prezentację. Na prezentacji rozpoczniemy pierwszego slajdu, oszustwa internetowe. Jeżeli chodzi o oszustwa internetowe, tutaj należy wspomnieć o takim czymś jak aukcje, licytacje różnego rodzaju portale, różnego rodzaju serwery, na których wymieniają się na przykład rzeczami, różnego rodzaju inne miejsca, gdzie jest możliwość zakupu za pieniążki, za kryptowalutę, bitcoiny, za różnego rodzaju inne rzeczy. Na co należałoby zwrócić uwagę? W pierwszej kolejności, tak jak zwykle, należałoby zwrócić uwagę na podstawową rzecz, a mianowicie należy dokładnie czytać wszystko to, co jest zapisane. Jeżeli jest aukcja, jeżeli cena jest atrakcyjna, no to w porządku, przyjrzyjmy się, co tam jest napisane. Na prezentacji jest właśnie przedstawione możliwość zakupu telefonu komórkowego. Jest wyraźnie napisane, mam do sprzedania zdjęcie telefonu komórkowego. Niemniej jednak ten wpis jest na samej górze, wyszczególniony jest, proszę o przemyślane zakupy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jest tu pewnego rodzaju haczyk, na który należy zwrócić uwagę. Kolejnym haczykiem może być wystawienie tego typu aukcji na dowolnym portalu, kiedy będziemy mieli do czynienia z licytacją. Jeżeli jest licytacja, to tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że jeżeli kwota danej rzeczy wzrasta, no to już musi być pewne. Jeżeli na przykład iPhone będzie kosztował 800-900 zł, no to no jest to korzystne, nadal korzystne. Niemniej jednak no wiadomo, że jeżeli na przykład iPhone 6S za 900 zł, to coś może być nie tak. Tak więc należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na opis. Kolejny slajd, taki charakterystyczny element, który występuje na Allegro. Mamy możliwość zakupienia taniej, mamy możliwość zakupienia niby korzystniej. I wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Mam możliwość zakupienia, tylko co ja mam zakupić? W tym przypadku macie. Kod pochodzi z legalnego źródła, przeznaczony tylko dla kolekcjonerów. Nie można go nigdzie aktywować. Zauważcie, to jest bardzo dziwny wpis, który jest bardzo głęboko zaszyty. Cały tekst opisujący wszystko to, co dotyczy danego klucza. Tak więc także na to należy zwrócić uwagę, żeby dobrze czytać. Kolejną sprawą związaną z różnego rodzaju zakupami jest kwestia postrzegania. Po stronie lewej na aukcji wystawiony jest sprzęt, po stronie prawej jest rzeczywistość. Troszeczkę odbiega, opis wspaniały, wygląd wspaniały, przykłady wszystkie rewelacyjne. No niemniej jednak trzeba uważać. Kolejne elementy, które wpływają na różnego rodzaju postrzeganie oszustw, są to przede wszystkim wizualne. Każdy z nas korzystał kiedyś z Poczty Polskiej, każdy z nas korzysta z usług tego typu prowajdera usług pocztowych. No w tym przypadku mamy podszywający się pod pocztę jakąś organizację, jakąś osobę, jakąś grupę osób, która sugeruje, że jeżeli w ciągu 7 dni nie odbierzemy paczki, wówczas przesyłka będzie do odebrania za 50 zł za jeden dzień, trzeba będzie zapłacić. Zobacz informację, zwrot, zobacz informację, już powinien włączyć taką lampeczkę, uwaga na tę informację, gdyż jest to zapewne link. Ten link może prowadzić w różne miejsca. Jakie miejsca? Na przykład miejsca, które są zawirusowione. Kolejnym takim elementem, który można spotkać w naszej sieci, jest oferta pracy. Oferta pracy, no niby atrakcyjne, mamy jaki zawód, jakie wymagania, jakie oferują warunki. No i informacja, która, że się tak wyrażę, nie w tym, że jest to wszystko legalne, a mianowicie możliwość poinformowania mnie o tym, że dane osobowe są przechowywane, mam wyrazić na to zgodę. Najważniejsze jest to, na co trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli tam jest CV, jeżeli tam jest adres mailowy, jeżeli tam jest obowiązek płacenia gotówki albo inne tego typu rzeczy, powinno wydać się już podejrzane. Najbardziej popularne w ostatnim czasie jest tak zwane przestępstwo związane z wyłudzeniami za pośrednictwem. To jest taka odmiana oszustwa nigeryjskiego.
Oszustwo stare nigeryjskie polegało na tym, że ktoś podający się za szejka z Nigerii, króla nafty, złota, diamentów, chciał przez nasze konto przelać pieniążki do innego banku szwajcarskiego. Należało tylko wziąć i wyrzucić informacje, następnie wprowadzić te informacje do sieci, a następnie te pieniążki oczekiwać. Jednak najpierw trzeba było zapłacić na przykład $50. Odmiana tego oszustwa na dzień dzisiejszy, która jest spotykana na Allegro, polega na tym, że zakupuje jakiś towar, jakiś zagraniczny chętny na dany towar. Oczywiście potwierdzenie, które widzicie na ekranie, jest to potwierdzenie opłaty przez bank, w tym przypadku Essex Bank, potwierdzenie zapłaty. Czyli osoba, która kupiła, potwierdza mi, że zapłaciła. Oczywiście to potwierdzenie jest oszustwem. Nie ma żadnego potwierdzenia, nie ma żadnej wpłaty. Osoba ta będzie następnie powoływała się na to, że zapłaciła i prosi o wysłanie. Następnie straszenie policją, FBI, Interpolem i różnymi innymi organizacjami. Tak więc jest to kolejny element, który jest taki dość znany, jeżeli chodzi o oszustwa. Jeżeli chodzi teraz o linki, tutaj na ekranie ma linki, skąd zostały zapożyczone zdjęcia, żebyście mogli ewentualnie skorzystać z opisów, które znajdują się na tych stronach. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą część pierwszą, myślę, że mamy już tutaj załatwione. Pytania oczywiście, tak jak zwykle, na samym końcu. Moja sugestia, żeby rozpocząć teraz od grupy siódmej, grupa siódma, Zespół Szkół Leśnych w Raju. Wiem, że pan Radek był u was, pytał, jak tam. Wy powiedzieliście, że jest, że był webinar. Niemniej jednak oczywiście nie uczestniczyliście, dlatego że dzisiaj uczestniczycie i to całą silną grupą. Tak więc mam nadzieję, że też się wyprostuje kilka tematów. Wasz temat, zabory sieciowe, funkcjonalność, konfiguracja, programy antywirusowe, funkcjonalność, przeznaczenie, wykorzystanie w urządzeniach mobilnych, PC, laptopach, telefony komórkowe, tablety, zabezpieczenie wyszukiwarki internetowej, programy służące do zwiększenia bezpieczeństwa podczas przeglądania stron internetowych. Tak więc zacznijmy może od zapór sieciowych. Tutaj tylko i wyłącznie prelekcja. Zapory sieciowe w zasadzie dzielimy na takie trzy różne zapory sieciowe. Jedne filtrujące, które monitorują przepływ pakietów sieciowych, inne są to zapory, które są zaimplementowane bezpośrednio w oprogramowanie komputerów. I kolejne to są tak zwane zapory pośredniczące, czyli zapory typu proxy, czyli występuje połączenie w imieniu użytkownika. Stosuje się także tak zwane firewall. Na co należy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o stosowanie firewall? Jest firewall zaimplementowany bezpośrednio w Windowsa. Można też dodatkowo doinstalować. Jeżeli będziemy korzystali z jakiegokolwiek firewalla, pamiętajcie o tym, żeby w pierwszej kolejności była łatwość instalacji i konfiguracji. Jeżeli jest łatwość instalacji i konfiguracji, jest wygodny, nie ma problemu. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że zbyt duża automatyka też źle wpływa na funkcjonowanie chociażby tego firewalla. Łatwość obsługi zapory. I tak jak powiedziałem, automatyzm niekiedy nie jest wskazany. Jak zachowuje się system podczas stosowania firewalla? Może być tak, że system się rozsypia, bo tak jak mieliśmy przykład przed chwileczką, niektóre urządzenia nie działają, używając określonego systemu operacyjnego. Musimy też zwrócić uwagę, czy istnieje, jeżeli tak, czy można skorzystać z pomocy technicznej. Pomoc techniczna jest bardzo ważnym elementem. Niektóre firmy przyznają na miesiąc, 2 miesiące, pół roku, rok, 2 lata. Pozwala na to, ażeby można było wykorzystać wszystko to, co jest związane z pełnią obsługi danego oprogramowania. Oprócz Firewall mamy także antywirusy. I tutaj wybór jednego z programów, które zabezpieczają komputer przed wirusami, jest, że się tak wyrażę, wyborem indywidualnym każdego. Jednym podoba się firma taka, innym podoba się firma taka. Jeżeli firmy są popularne, ludzie korzystają z tych. Teraz jednak wynika z rocznych testów, które są przeprowadzane, żaden antywirus, ani darmowy, ani płatny, nie będzie absolutnie chronił komputera w 100%.
I warto o tym pamiętać. Przykłady takich programów antywirusowych, kolejność wybrałem sobie zupełnie przypadkową. W zasadzie ustawiłem sobie pod kątem alfabetycznym, które antywirusy są po pierwsze łatwe w użyciu, po drugie nie powodują żadnych zwiech i po trzecie no, są albo opcja darmowego, albo cały jest darmowy. Pierwszym może być na przykład Antivir Free Edition, jest Avast Home, jest AVG, jest antywirus, który jest stosowany w Windowsie, a mianowicie on się dawniej nazywał Microsoft Security Essential. Od wersji 8 z operacyjnego Windows ten program funkcjonuje pod inną nazwą, Windows Defender. Jest taki antywirusik, który nazywa się Panda Cloud Antivirus na przykład. On działa zarazem jako antywirus, ale także jako antyspyware'owy, czyli wszystko oprogramowanie w zakresie szpiegowania komputerów jest wyłączane. Commodore Internet Security, kolejny, Rising Antivirus. Ten akurat pomaga chronić komputer przed wszystkimi wirusami, trojanami, robakami, rukitami, innym szkodliwym. Należy jednak pamiętać o tym, że wirus na szczepionkę czeka nawet niekiedy 2 dni, 3 dni. W związku z tym przez ten okres 2-3 dni nasze komputery nie są w ogóle chronione. Dlatego ważne jest, ażeby aktualizować oprogramowanie antywirusowe. Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszych komputerów, będzie zabezpieczenie poczty internetowej. Najlepszym zabezpieczeniem poczty jest wbrew pozorom każdy użytkownik. Jeżeli podajemy adres, należy liczyć się z tym, że ktoś wykorzysta ten adres, żeby podrzucać nam różnego rodzaju reklamy, różnego rodzaju spam. W związku z tym, jakie mogłoby być wyjście? W pierwszej kolejności proponuję, żebyście stosowali pocztę, która posiada zabezpieczenia antyspamowe, na przykład AOL, na przykład Gmail. Następnie posiadajcie kilka skrzynek. Jaki podział? Od was zależy. Na przykład skrzynka, na którą przychodzą tylko i wyłącznie informacje na temat gier, inna skrzynka na temat na przykład zainteresowań. Jeżeli będziecie mieli podział na skrzynki, wtedy po pierwsze nie zgubicie się, a jakikolwiek antyspam, który jest na skrzynce założony, będzie wychwytywał informacje, które są zupełnie zbędne. Pamiętajcie o tym, że podawanie adresu do logowania się na stronach niezaufanych może doprowadzić do tego, że dana skrzynka może zostać użyta przez osoby. A to może wiązać się, chyba wiecie z czym. Dobrze. Temat kolejny, który chciałbym Wam zaprezentować, jest to temat z grupy numer 6. Tutaj przygotowałem dla Was prezentację. 6 rzeczy, które złodziej zrobi z Twoimi danymi. Tak naprawdę na stronie, którą widzicie, było 8 rzeczy, jednak tą jedną rzecz pozwoliłem, te dwie rzeczy pozwoliłem sobie usunąć z oczywistych względów. Chodziło o zakup mieszkania i kilka innych. W kolejności należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś użyje Waszych danych, to w pierwszej kolejności namiesza w Twoim życiu i to w pełnym zakresie. Będzie to namieszanie wynikające z tego, że będzie podawał się za ciebie, będzie korzystał z różnego rodzaju usług, które ty zakupiłeś, na przykład podszywał się, będzie mógł naprawdę robić różne rzeczy. Bardzo różne. Na przykład może sobie pozwolić darmo. Dlaczego? Dlatego, że przejmując dane, może na przykład uzyskać dane karty kredytowej, może uzyskać inne dane, które zezwolą na to, żeby wykupować usługi. Macie tutaj na prezentacji, ile dany SMS kosztuje. Też należałoby sobie wziąć do serca te wartości, ponieważ tu są też wyszczególnione SMS-y, czyli jeżeli SMS przychodzi, czy też macie wysłać na numer, który zaczyna się od tych cyferek, które widzicie na ekranie, wówczas ten SMS może być bardzo drogi. SMS, który znam i który jest najdroższy, kosztuje 30 zł, 31 zł. Jest to bardzo drogi SMS. On zezwala na to, żeby można było usługę włączyć, która przysyła następnie 3 razy w tygodniu po 2 wiadomości, każda wiadomość 6 zł, 15 groszy. I to tylko za pośrednictwem danych, które uzyskałem od Was,
W związku z tym, że posiadam dane dotyczące karty kredytowej, albo posiadam dane dotyczące chociażby informacji zawartych w dowodach osobistych, gdzie mogę usługę na przykład wykupić na wasze konto oczywiście. Kolejna rzecz. Możemy zrobić potężne zakupy. Bardzo duże zakupy, ponieważ jeżeli mam kartę, a korzystam z karty zbliżeniowej, do 50 zł mogę w zasadzie korzystać w każdym sklepie. Jeżeli jeszcze ktoś wpadnie na pomysł, żeby sklonować, to w oparciu o kartę Ktao, która należy do Was, przepraszam, będzie możliwość zrobienia naprawdę bardzo, bardzo potężnych zakupów. Jeżeli na przykład dane dotyczące osoby, kart kredytowych, płatności i innych, będę miał informacje na temat tej osoby, można nawet na to konto spokojnie sobie wynająć pokój w hotelu. Kolejna rzecz. Zarabiam na Twoich sekretach. Mam Twoje dane. Mogę zarobić na sekretach. W jaki sposób? Mam Twój wizerunek. Mam informacje dotyczące Twoich nawyków, Twoich przyzwyczajeń. W związku z tym, co za problem, żeby szantażować? Teraz to, co typowe. Mogę sprzedać Twoje dane. Konto, łącznie z informacjami na temat danych osobowych zawartych na dowodach, którymi zwykle wszyscy się chwalą, po tym jak 18 rok życia, chwalą się niestety w sieci, zezwala na to, żeby też korzystać z różnego rodzaju usług. Należy o tym pamiętać. Jak zwykle, oczywiście, mamy informacje na temat, gdzie możecie te dane znaleźć, i jeżeli będzie taka potrzeba, możecie sobie pozwolić na to, żeby jeszcze raz otworzyć właśnie ten kawałeczek. Kolejny temat, który przygotowałem, to temat, który jest tym razem przeznaczony dla grupy numer 6. Jest to zespół szkół ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. I tutaj moja propozycja. Rzućcie okiem na film, jego autorem jest Jakuza, zresztą jest zamieszczony. Rzućcie okiem, ponieważ akurat w przypadku tego filmu będzie to znak do tego, co o czym będziemy za chwileczkę mówili. Cześć, ja jestem Jakuza. Zajmę się sprawą legalności torrentów. Zapraszam. Żeby się zająć sprawą legalności torrentów, musimy najpierw dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest torrent. Mówiąc prosto, nie jakoś informatycznie, tylko tak mniej więcej działa to na takiej zasadzie. Komputer z plikiem jest tak zwanym uploaderem. Nie uploaduje on jednak pliku na serwer, uploaduje on na inne komputery, które są downloaderami. Kiedy taki komputer pobiera plik, jest on również uploaderem, a konkretnie seederem. Przeważnie im więcej seedów, tym mamy wyższe prędkości pobierania itd. No i właśnie ten seeder rozpowszechnia plik i jeszcze dalej, tak jak mówiłem. Plik w torrencie może być naprawdę czymkolwiek, od prostego tekstu z Notepada do skomplikowanego programu. No dobra, już kojarzymy, czym jest torrent i jak działa. Wiemy też, co w nim może być, ale nie wiemy, czy jest legalny. I to od razu mówię, zależy. Nie jest to tak, że po pobraniu jakiegoś torrenta przyjeżdża po nas policja robiąc czy tam jakoś tak. Policja przyjeżdża dopiero jak się o tym dowie i czy się dowie. I oczywiście jeśli pobrany przez nas torrent był nielegalny. No okej, Jakuza, już wiemy prawie wszystko o torrencie, ale nie wiemy czy w końcu jest legalny czy nie. Powtarzam, zależy. A od czego zależy? Głównie od prawa autorskiego. Jeśli pobieramy coś, za co nie zapłaciliśmy i jest chronione prawem, jest to wtedy nielegalne. Ale jeśli pobieramy na przykład zdjęcia z wakacji naszego ulubionego bloglera, który udostępni to torrentem, jest to praktycznie legalne. Czyli torrent poza działaniem jest taki sam jak zwykłe pobieranie. Prosto mówiąc tak, tak samo nielegalne są zwykłe pobierania przez przeglądarkę, jak i torrenty. Zależy, co chcemy po prostu pobrać. No dobra, no zapraszam do lajkowania, jeśli filmik Wam się podobał, jeśli naprawdę zasłużyłem przynajmniej na soczek, no ewentualnie dislajkowanie, jeśli Wam się nie spodobał, ale sądzę, że Wam się spodobał i subskrybowanie kanału, jeśli Wam się spodobał filmik i chcecie widzieć więcej takich filmów i nie tylko takich filmów. Tym się z Wami żegnam, cześć Wam, do kolejnego filmu.
Poruszył bardzo ważną kwestię. Poruszył kwestię ściągania oprogramowania z tak zwanych torrentów, korzystania z tak zwanych sieci peer-to-peer. Sieć peer-to-peer zbudowana jest w ten sposób, że każdy użytkownik sieci udostępnia określone pliki. Jakiego typu pliki? Mogą być to pliki, może to być plik wideo, może to być film, może to być zwyczajny dokument. Jeżeli ściągam z sieci peer-to-peer, to za każdym razem muszę zgodzić się na przesyłanie, ponieważ jest to podstawa działania tej sieci. W związku z tym wszystko to, co zostało ściągnięte, jest automatycznie przesyłane dalej. Inne osoby ściągają. I teraz tutaj pewna istotna sprawa. Jeżeli jakiś, dajmy na to, utwór muzyczny został opublikowany w sieci, to ważne jest, żebyście wiedzieli, iż ten utwór należy do ciebie tylko i wyłącznie wówczas, kiedy posiadasz prawa do tego utworu. Prawem do tego utworu jest na przykład posiadanie oryginalnej płyty lub też zakupienie tego utworu na przykład w iTunesie albo na innym portalu, który zajmuje się sprzedażą. Natomiast jeżeli on zostanie ściągnięty, to niestety, ale ten plik po udostępnieniu następnie jest nielegalny. W szczególności tutaj od razu uprzedzam pytanie wszystkich panów. Jeżeli na przykład ściągacie jakąkolwiek grę komputerową, ściągnięcie tej gry wiąże się z tym, iż trzeba do niej albo zastosować kraka, albo klucze, albo jakieś inne rzeczy. Jeżeli ściągacie grę, która już jest w ten sposób przygotowana, jest to nielegalne, nawet ściąganie. Będzie to także dotyczyło różnego rodzaju e-booków, będzie to także dotyczyło filmu. Teraz, jeżeli zostały opublikowane w sieci, to obejrzenie jest legalne jak najbardziej. Natomiast jeżeli nie zostały opublikowane w sieci, czyli są to takie zwyczajne filmy, które są kręcone w kinach, wówczas ta legalność może być troszeczkę, niestety, ale mała. Wszystko wiąże się z tym, iż kod karny, jak i ustawa prawa autorskie w odpowiedni sposób traktuje kradzież uzyskanych programów, przywłaszczenie praw autorskich i różne inne artykuły, które podałem już w tej pierwszej części na pierwszym webinarze, który miał miejsce w zeszłym tygodniu w piątek. Teraz oczekuję na pytania. Wyłączam nagrywanie, możemy już przejść w normalny tryb.